Jak napiszecie mi, że już, że jesteście gotowi, to wam oczywiście odpowiem. Ja się w domu na V. Wyskoczyło, aż 20% wyskoczyło. Czy widziałeś, co Bomba o tobie gadał? Muszę ci powiedzieć prawdę teraz, szczerze, prawdę. Ja tego gościa nie obserwuję na Instagramie, a nie mam fake konta, z którego bym go obserwował, wiesz, co mi chodzi? Więc po prostu nie wiem, co wstawia, a widocznie jest na tyle niepopularny, że ludzie nie przesyłają mi message. Jeśli ktoś o mnie gada, to mam do was prośbę, wysyłajcie mi, ponieważ jeśli chodzi o tego całego, kurwa, psy to nazwać, Scarface, taka fajna osoba, Tony Montana, no, jeśli chodzi o tego całego pseudo Scarface'a, to nikt mi nic nie wysyłał, nie wiem, co mnie mówił, szczerze wam mówię, nie wiem, co mnie mówił, więc nie wiem, nie oglądam jego story, bo na chuj mam o to oglądać. My nie jesteśmy na tym samym poziomie, a to jest tak jakbyś, powiem wam przykład, nie? On dostaje 1/30 mojej wypłaty, 1/30, to jest coś takiego, jak ja bym chciał walczyć z Conorem McGregorem. Czy Conor McGregor dałby mi walkę, albo by w ogóle o mnie wspomniał, jeśli ja bym się do niego pultał? Oczywiście, że nie, nie jesteśmy na tych samych poziomach. I o to właśnie chodzi. Ktoś napisał, jebać Bombę, frajera jebanego. To nie chodzi o to. To nie chodzi o to, to nie jest tak, że ja go jebię. Oczywiście, ja tego człowieka nie szanuję. Ja go po prostu mam w dupie. Ja go mam w dupie. Stary, ja sobie żyję życiem, rozumiesz? Za tobą? O nie, ktoś chce mnie napaść. O Boże. Czy dogaduję się z Błońskim? I słuchajcie, ja wam teraz coś powiem o Błońskim. Ja znam Błońskiego od początku mojej kariery, zanim on był popularny, bo ja już coś nieco liznąłem. Ja lubię Błońskiego, nie wiem, czy Błońskim lubi mnie, ale uważam, że nie powinien być Błoński linczowany za zadawanie się ze mną, ponieważ odkąd Błoński jest w tym projekcie, ani razu nie powiedział złego słowa na Polaka, nie powiedział żadnej jego tajemnicy. Po prostu chciałbym mieć na miejscu, jakbym był Polakiem, chciałbym mieć takiego kolegę jak Błoński,